Hej, witam Was bardzo serdecznie. Retro Sektor kłania się z tej strony. Dzisiaj uderzamy w teren, ponieważ dawno nigdzie nie byliśmy, a może warto by było odwiedzić kilka miejscówek, ale do Ceksa, jak to zazwyczaj ma miejsce, nie wpadniemy. Dzisiaj na Ceksa się wypinamy. Są inne miejscówki, które można sobie sprawdzić, na przykład Cash Generator, Cash Converter, jest również kilka charity shopów, gdzie ludzie oddają na cele charytatywne filmy, gry, książki. Czasem zdarza się, że nawet i konsole. Słyszałem już nieraz, że naprawdę dobre sprzęty tam wyrywali w tych charity shopach. A tak poza tym, no później zobaczymy, co udało się wyhaczyć. Tak więc robimy sobie przegląd tych gier. W bardzo niewielkim promieniu jest sporo tych charity shopów, tak więc kopniemy się w tą miejscówkę. W sumie to wszystko jest w moim mieście, tak więc powinno się to obskoczyć jak w jakąś godzinkę. Tak przynajmniej to oscyluje. A jak będzie, to się okaże. Dobra, widzimy się już na miejscu w jakimś najbliższym sklepie. Wpakowaliśmy się do pierwszego charity shopu. Można było potknąć się o takiego boksa z filmami na DVD, gdzie wyszlupałem jedną grę na klasycznego Xboxa. A już na górnej półce, proszę, pierwszy konkraciarski tytuł. Gwiezdne Wojny, Rycerze Starej Republiki. Myślę, że można nad tym się zastanowić. Battlefront 2, to już posiadam w mojej kolekcji, tak więc nie ma co się na to łapać. Invadersi od Taito i Samis, słabiutki tytuł, raczej nic godnego uwagi, ale nad tym można się zastanowić. Kolejny charity shop i znowu shelf z grami. Powiem Wam, że były tutaj te ceny troszeczkę zawyżone, od 99 pensów do 2 funtów, ale udało mi się z tego wszystkiego tutaj wyłapać jeden konkretny tytuł, który mnie właśnie interesował. Jest to ścigałeczka i już na samym końcu tego materiału będę mógł Wam pokazać, jaki to był tytuł. FIFA 14, no raczej nikt się na to nie skusi, nawet w takiej cenie. Wrestling, no i jeszcze kilka gier, na których raczej to mi nie zależy, więc to się odpuściło. Też ceny troszkę zawyżone, prawdopodobnie w Ceksie te krapy latają jakoś po 50 pensów. Tu już jesteśmy w Cash Converter, gdzie natknąłem się na kosz z grami z wyprzedaży. Te gry są w cenie 5 funtów, 50 pensów i można było już tutaj sobie coś ciekawego wyłapać. No te FIFA to raczej słaba okazja, nawet za 50 pensów nikt tego nie chce wyrywać. Coś jest na PS3, na 360 i gry na Xbox One. Myślę, że był tu jeden konkretny tytuł, na który można było się pokusić w cenie 5 funtów. I tutaj jest oto Call of Duty 2. No na to można było się pokusić, ale jako, że nie mam tej konsoli, to odpuściłem. No troszkę tych gier tutaj jest na tej wyprzedaży, ale z całą pewnością już ktoś to przede mną poprzebierał i nabył w dobrej cenie kilka konkretniejszych tytułów. Mamy tutaj coś na PS3, też było coś na Wii, ale jak to tak przeglądałem, to w sumie nic ciekawego, co mogłoby konkretnie nas zainteresować, czy też wpaść do kolekcji. Jest napis: wszystkie gry w koszu od 5 pensów. To ile to będzie 5 pensów? 25 groszy w przeliczeniu na polskie? No też ciekawa cena. No ale tak jak mówiłem, nic konkretnego. I tutaj uderzyliśmy znowu do kolejnego charity shopu, który się nawinął. Też jest troszeczkę tych gier, ale no dużo sportowizny. Raczej to nie jest w stanie mnie zainteresować. Też jakieś poprzeplatane gierki na peceta. Oj, słabiutko. Tutaj jest Lego, ale to Lego już posiadam na PS2. Troszeczkę słabiutko, no. Na pewno gry są poprzebierane, też nie wiadomo, jakie to konkretne tytuły, raczej nie wpadają. Ale zawsze można się z tymi grami zapoznać.
W ogóle co tak ostatnio zauważyłem, jeśli chodzi o gry wyprzedawane w CEX-ie? Cholernie te ceny gier teraz spadły. Można by powiedzieć nawet, że drastycznie retro w CEX-ie cenowo troszkę spadło. Zauważyłem taki tablecik na PS3 do malowania, ale w sumie nic konkretnego. Tu jest też jakiś wynalazek bez ceny. Na to nie ma co się nawet pokusić. Ale wracając do cen z CEX-a, to zauważyłem, że właśnie te ceny gier retro fajnie spadły. To jest dobra oznaka dla ludzi kolekcjonujących gry. Crash na przykład, ta kosztował 25 funtów. Pierwsza część Crasha na PS1, tak teraz ta cena spadła do 20 funtów. No i myślę, że taniej już tego raczej się nigdzie nie wyłapie. Był z początku taki wielki rzut na to retro w CEX-ie, jak to zostało wprowadzone jakieś półtorej roku temu, może 2 lata temu. Już tak dokładnie nie pamiętam, ale to tam kiedyś w jakimś filmie omawiałem, jak to retro wpadło do CEX-a, zaczęli to skupować. To te ceny gier były naprawdę zawyżone. Teraz ceny gier na NES-a, SNES-a, Mega Drive, jeśli chodzi o te średnie tytuły, naprawdę ceny są konkreciarskie i można coś tam sobie od czasu do czasu wyrywać. A tutaj mamy Vice City na platynce, no komplecik, ale niestety płyta była strasznie porysowana, więc na to się nie pokusiłem. Jakby było ok, to bym na pewno to zakupił za te 50 pensów, ponieważ zawsze można to komuś dać albo zrobić z tego jakieś małe losowanko. Kolejny charity shop i kolejne gry, na które możemy zerknąć, ale tu już było naprawdę słabiutko z tymi grami. W sumie im dalej się posuwałem po tych sklepach, tym coraz gorsze gry były. I też te ceny takie troszeczkę nie bardzo, po 2 funty, po 3 funty krapy. To w CEX-ie wyprzedają za 50 pensów. No naprawdę, nic ciekawego. A też odkąd zbieram gry sobie na Wii, no w sumie już większość tych konkreciarskich tytułów, które mnie interesują, już udało mi się zdobyć. Tak więc jak coś jeszcze wpadnie, to naprawdę musi być coś, coś takiego, co powali człowieka na łopatki. Jakiś naprawdę konkret. No ale też zwraca się na to uwagę i też w tych charity shopach i tam też właśnie na tych karbudach bardzo sporo jest okazji, gdzie można wyrywać tanio te gry. I też ludzie to sprzedają za 50 pensów, za funta, czasami no za 2 funty. Udało mi się kupić Zeldę na Wii ostatnio za 1,5 funta chyba. I to była rewelacyjna cena, bo w CEX-ie ta wersja z płytą muzyczną ze ścieżką dźwiękową do tej Zeldy to chyba z 30 funtów oni to wyceniają. Naprawdę sporo. W tym sklepie to już uderzyliśmy sobie do Cash Generator. Też można wyrywać sobie ciekawe gry. Akurat w tym kaszu kiedyś wyrywałem sobie na Wii Silent Hilla. A ten Silent Hill dość jest w cenie i kurde, nie tak łatwo na to się napatoczyć. A tu był po prostu za 1 funta. Więc też warto odwiedzać sobie od czasu do czasu te sklepy. Ludzie po prostu oddają te stare konsole, stare gry. Im na tym nie zależy. I też tak oni tu wyceniają w tym kaszu, to jest po prostu jakiś śmiech na sali. Płacą na przykład za gry na PS3 50 pensów. No to jest 2,50 zł, a sprzedają za 1 funta. Tu mamy 2 boksy z grami na PS2, ale tu już kiedyś, miesiące temu miałem okazję to sobie przejrzeć i w sumie wyłapałem tu kilka fajnych gierek. No ale tak, widzę już po tych tytułach, że się powtarzają. Nikt tego nie bierze i też tych gier za bardzo tutaj nie przybywa, więc to już są takie krapy, nikomu na tym nie zależy. Tu jeszcze są jakieś gry na X-a 360, ale to już słabiutko, naprawdę słabiutko. Tenis stołowy. Guitar Hero, co tam jeszcze jest? Tu jest jakiś snowboard, tożsamość Borna, Killzone.
No i pod spodem też, jak miałem okazję to sobie przejrzeć, to były po prostu krapy. I tu jeszcze uderzyliśmy sobie do kolejnego charity shopu. Kolejny shelf z krapami. Ale to już naprawdę bida. Wielka, wielka bida. Jakiś film mi się pochwycił do ręki. Na 360 Dead Rising od Capcomu. No, w sumie, jakby ktoś chciał, można się na to połapać. Coś na DS-a, też bardzo mało jest gier na DS-a i na PC-ta. Kolekcja Warcraft i Cash, to był Cash Converter czy Cash Generator, a nie wiem, tu już mi się mieszają te sklepy. Super Mario 64 na DS-a, zadyszkę. Zelda też pewnie zadyszkę, nie, za 13 funtów. Ale chyba ta Zelda nie jest zbytnio ciekawa. Też pamiętam, że tutaj napatoczyłem się właśnie na demówkę Metroida na DS-a za 2 funty. W sumie tego Metroida już mam, więc ta demówka nie była niczym wyjątkowym. Jedna gra, skromna gra na GameCube'a i tu są też jeszcze jakieś takie wybiórcze tytuły poprzeplatane na różne sprzęta. Dwie dechy za tego Pokemona. Uff. Ostro sobie cenią, ostro. No widzicie, krapy. Amped trójeczka. Też można było się pokusić, z tym, że już nie mam 360. W cholerę, dawno to sprzedałem, kurde. Tu mamy coś na Switcha. Mario Kart 8 za 10 funtów. To niespełna ile to będzie? 50 zł. I tu więcej gier, których praktycznie już nikt nie chce. No tego tytułu nie znam. To jest jakiś Blob dwójeczka. Nie kojarzę tej gry. Ale pewnie w ceksie lata to za 50 pensów. No i więcej gier na PS3. Ale tu też nic się nie udało wyłapać ciekawszego. Co tu jeszcze mamy? A, dwie gry były tylko. Te dwie ostatnie gry na PS2. Być może już nie skupują. Tu mamy Residenta za 5. Na PS4. GTA. No niektóre ceny mają schorowane w tym sklepie. Ale też od czasu do czasu można coś ciekawego wyłapać. W tym sklepie zakupiłem kiedyś, chyba za 10 funtów, Nintendo 64. No i w sumie tyle. Okej, to rzućmy okiem na to, co udało się wyłapać. W sumie wypad dupy nie urywa, ale nie wróciłem z pustymi rękoma. Na klasycznego X-klocka zakupiłem grę Star Wars Knights of the Old Republic, co kosztowało zaledwie 1 funta. Rewelacyjny stan, co tyczy się płytki, instrukcji, pudełka, jak i okładki. Świetnie się to zachowało. I też ostatnio zauważyłem, że gry w klimacie Gwiezdnych Wojen, które zostały wydane na klasycznego X-klocka, dość cenowo poszły w górę z jakiegoś powodu, tak więc świetny zakup. Drugą grą, którą zakupiłem w tym charity shopie, to Colin 4. Kosztowało to zaledwie 99 pensów. I co ciekawe, w środku, pomimo tego, że jest płytka, jest instrukcja, również skrywała się karta pamięci. Kolorystyki jeszcze takiej nie mam, jeśli chodzi o karty pamięci. Posiadam srebrną, czarną i różową. Tak więc taki niebiesko-transparentny kolorek jak najbardziej się nada. No mam nadzieję, że ta karta pamięci jest jeszcze na chodzie. Colin wpada do kolekcji. I ostatnią grą, którą zakupiłem, to Dark Souls 2 na PS4. Koszt 5 funtów, a pod tą etykietą jest jeszcze jedna stara etykieta i widzę, że przebija się cena 14,99, czyli opuścili to o 10 funtów. No ładnie, bardzo ładny zakup. Jestem wielkim miłośnikiem serii Dark Souls od Demon's Souls, jaki został wydany, w którym to mogło być roku 2012. Tak więc jeszcze będę musiał sobie kiedyś nabyć trójeczkę i w sumie będę miał wszystkie wydania. Dwójkę mam na PS3 w Steelbooku, tak więc teraz będę mógł sobie rzucić okiem na to, jak to się prezentuje na PlayStation 4.
I w sumie tyle udało nam się dzisiaj wyłapać. Ja się żegnam, wy się trzymajcie, na razie.